Dobra, dzisiaj robimy dwa prototypy piekarników i jak zwykle dużo gadam, tak dzisiaj będę mało gadał, dużo robił. A to wszystko dlatego, że wieje wiatr i niestety, ale dźwięk byłby popsuty. Zatem przechodzimy do działania. Zbieramy sobie jabłka, które są za mną. Zbierzemy także sobie troszeczkę orzechów, które rosną tam. No i mamy jeszcze jakieś ziemniaki, jakąś marchewkę i spróbujemy coś w tych piekarnikach dwóch upiec. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Dym kręci, ale poczekajmy, aż to się po prostu zapadnie do środka. A my tymczasem zawijamy to w liście chrzanu, ponieważ to potem będziemy zasypywać ziemią, więc żeby tutaj ziemia nie została, to po prostu wkładamy to do liści chrzan. Tą mągonkę nawet można zawiązać po prostu, więc tutaj się już nie powinien piach dostać. Dobra, dziura w ziemi się dopala, po prostu wyjmiemy teraz ten żar stąd ze środka, niech się to do końca dopali, a potem będziemy to zasypywać ziemią, jeszcze przykryjemy tymi dwoma cegłami i zobaczymy, czy wystarczająco rozgrzaliśmy te kamienie, czy przepraszam, cegły i kamienie. Zobaczymy, trzeba żar wyciągnąć, ponieważ jeżeli wrzucicie w żar, to wam się wszystko najzwyczajniej w świecie spali, a nie o to chodzi w piekarniku, żeby się coś spaliło, tylko żeby ta temperatura była optymalna. Spaliśmy to wszystko. W środku powinna panować temperatura na pewno powyżej 100 stopni. No dobra, przyszliśmy po 2 godzinach i odkopujemy. Ciepłe! Fajnie. Musicie to ostrożnie robić, żeby nie zasypać po prostu jedzenia. Cegły są jeszcze gorące. To były nasze orzechy. Jabłka.
sobie sądzę, że 2 godziny to może troszeczkę za krótko. Ale no, jabłko się już zrobiło. Pieczone, proszę bardzo. Sobie przemijemy później, zaraz sprawdźmy dalej. Ciekawe naszych orzechów. Czy one się nie spaliły? Otóż nie, nie spaliły się. Dobra, a my dobrą cebulę wzięliśmy, bo w suto wzięliśmy. Jest trochę spleśniała cebula. Ale się upiekła. Jaką cebulę my wzięliśmy? No popsutą. Ziemniaki. Upiekły się. Jak widzicie, piekarnik działa. Jak otworzyliśmy piekarnik, był jeszcze cieplutki po 2,5 godzinach. Ziemniaczki są miękkie, ale do pełnej miękkości jeszcze troszeczkę im brakuje. Zatem sądzę, że jeżeli będziecie próbować, to minimum 3-4 godziny powinny się one tutaj piec, ponieważ temperatura bardzo szybko spada i tam panuje około może 70-90 stopni. Zatem jest to temperatura niewystarczająca, żeby się one szybko tak upiekły. Jeżeli byście chcieli piec mięso, to sądzę, że powinniście je wrzucić na całą noc, a nawet powinniście po prostu też dłużej palić to ognisko, żeby nabrało ono temperatury. Ale działa. To jest puszka. Nie pytajcie od czego, ale było to jakaś pewna zawartość, którą pies uciekł. Gdzie on? W każdym razie nasz pies to będzie ja, ale my sobie użyliśmy puszki. Więc po prostu rozpalimy ognisko dookoła tej puszki i sprawdzimy, czy się nic nie spali. Jako, że mamy żar, to możemy go od razu wykorzystać. Jakbyście nie mieli wieczka, to możecie przyłożyć kamieniem. Z całą pewnością wadą tego pomysłu jest to, że ciężko kontrolować ogień i odległość, no ale jakbyście te ziemniaczki wrzucili do ogniska, no to najprawdopodobniej skórka by się spaliła. Tutaj jest szansa, że może się troszeczkę spali mniej, ale ten pomysł jest na pewno gorszy niż ten pierwszy z dziurą. Dobra, to po 40 minutach puszkę wyjmujemy, sprawdzimy, czy się już po prostu upiekło. Jaka zasłużyłaś. Hop, tulika, tulika, tulika. Powiem wam, że ziemniaczki i marchewka wyszły bardzo dobrze, natomiast orzechy trochę się spaliły. Tak jak mówię, ten patent jest o wiele gorszy, ponieważ ciężej kontrolować najzwyczajniej ogień, ale jeżeli byśmy na spód położyli na przykład, sądzę, trochę jeszcze roślinności jakiejś, która by chroniła od spaleniem, to może by się to tak nie spaliło. Daj suba, pokażę ci jak przeżyć. Chcesz przeżyć? Kliknij wesprzyj. A, no tak, zapomniałem. Obok przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzyj. Kliknij go, a dowiesz się o bonusach. Tylko i wyłącznie dla stałych widzów.